Chciałem powiedzieć, że właśnie rozmawialiśmy na temat tego odcinka i bardzo sobie w nim przerywaliśmy, podobno ja bardziej, więc przepraszam Was za to, przepraszam Olcie i postaram się już nigdy więcej tak nie robić. To twoja wina? Nie no, już Ci wybaczam. Więc, nie, w sumie, że ja to powiem, to jeszcze bardziej to zauważycie, a tak to może byście tego nie widzieli aż tak. Zauwidzieliby, naprawdę. Nie, bo po odcinku ja powiedziałam Kamilowi, że tak było i zaczęliśmy się zastanawiać, że może tego nie wstawimy, bo może źle to odbierzecie czy coś. Ale stwierdziliśmy, że... Że jesteśmy te, że nie chce nam jesteśmy. Się tego od nowa nagrywać. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If you stop believing we're meant to be expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I, baby, you and I should start living now. With the whole world at heartbeat. Dzień dobry, witajcie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie Q&A i spacerek. I zaczynamy od pierwszego pytania. Tutaj jest tak zwana lajna. Widzieliśmy sobie na chwilę maseczki, jesteśmy dosłownie na środku parku, gdzie nikogo wokół nas nie ma, w odległości co najmniej 10 metrów. Ogólnie jesteśmy osobami, które noszą maseczki, jeżeli kogoś mijamy, zawsze mamy maseczki oczywiście na nosie. Pamiętajcie, żeby nie nosić maseczki tak, tylko tak. Ja proszę o pytania. Dobrze. Czy mieliście, zaczynamy z grubej rury, czy mieliście kiedyś taką myśl, żeby się rozstać? Więc ja odpowiem na to pytanie. Oboje czasami mamy takie myśli, jak się kłócimy. Staramy się tego w kłótniach nie używać takiego argumentu, ale czasami nam nie wychodzi, ale rzadko. No tak, ale wiecie, my chodzimy do naszego psychologa, więc tym jest dużo lepiej niż kiedyś było. Tak. Wcześniej tego było więcej, teraz właściwie to naprawdę bardzo, bardzo rzadko się tak zdarza. Ale to, no to po prostu bardzo rzadko się to zdarza. Natomiast bardzo. Jakby ogólnie... Tylko w kłótniach. Tak, jak już się godzimy, to żaden z nas nie chce się rozstać. No jak wiecie, jesteśmy zaręczeni i chcemy założyć rodzinę, chcemy, mamy rodzinę, to od razu... chcemy wziąć ślub i tak dalej. No właśnie, a propos ślubu, ostatnio pojawiały się takie pytania, słuchajcie, no poczęliśmy pewne kroki... Poczęliśmy, powiedziałem. No poczęliśmy pewne kroki... Poczęliśmy dziecko. To też. Natomiast... Poczyniliśmy. Właśnie, więc myślę, że czekajcie na informacje, no bo my zobaczymy. Też, no. My czekamy na pewno. My też czekamy, bo na razie jest to kwestia organizowania. Dokładnie. Skąd czerpiecie inspirację? Może sami dla siebie nią jesteście? Co, ty masz pewnie odpowiedź, bo tutaj wybrałeś te pytania. Skąd czerpiemy inspirację? No skąd? Z mojej głowy. No zdecydowanie, Kamil jest osobą, która ma u nas najwięcej pomysłów. Jak mi się czasami zdarzy coś wymyśleć, słuchajcie, to masz jest naprawdę tą wiewiórkę. Cud. Zobaczcie tę wiewiórkę. Biegnie, biegnie. No i co? No z głowy. Oczywiście nie wiem, wiecie co, jeżeli się kimkolwiek inspirujemy... To zazwyczaj są to jakieś osoby ze Stanów Zjednoczonych. Ze Stanów Zjednoczonych. Tak. No. Czy planujecie mieć swój sklep z ubraniami? Oczywiście, jak pewnie wiecie w większości lub nie, mamy swój sklep, familysklep.pl, do którego link macie w opisie profilu, przepraszam, filmu. Natomiast nie mamy w nim ciuchów, ale nie mówimy, że tego nie będzie. Na razie mamy do sprzedaży filtry do zdjęć, które są w ogóle sztosik, więc kupujcie. I e-booka na temat tego, jak wybić się na TikToku, to wszystko znajdziecie w naszym sklepie. Ciuchów na razie nie ma. Ale będą. Będą, kiedyś będą. Czy Lajra będzie miała w nowym mieszkaniu swój pokój? Jak najbardziej to był jeden z głównych powodów. Prawdopodobnie będzie najpierw spała z nami, znaczy na pewno będzie spała z nami, bo to chociażby z wygody, no i z bliskości. Natomiast ogólnie będzie miała swój pokój, nie mogę się doczekać, Jezus Maria, jak będziemy urządzać ten pokój, chociaż będziemy tylko przenosić te meble i jakby jajku. Dobra. Ja proponuję, żebyśmy poszli, bo Niuńka zaczyna się niecierpliwić. Dobra, dobra. Oglądaliście Friends, bo Ola ma bluzę z tego serialu. Ja ogólnie znam ten serial, nie oglądałam go, jakoś nie jestem jakąś zaogarzoną fanką i nawet jak wczoraj miałam tą bluzę kupić lub nie, to mówię do Kamila, Kamil, ale ja nie za bardzo to oglądałam, on nie no weź sobie kup, fajna bluza, no i kupiłam. Hashtag Ola wstydź się. No, ale ja znam Friendsów. Jak można Friendsów nie oglądać? Ja jeszcze oglądałem, słuchajcie, swego czasu. Czekajcie, bo to słońce pewnie teraz daje. Ja swego czasu jeszcze oglądałem serial Joey, czyli wiecie, to była taka kontynuacja, tak jakby Joey już po Friendsach. Też mega, nawet nie wiem czy, może nie no, trochę inny klimat, ale humorystycznie jak mega. Chcesz, Joey. Jak chcesz, to możemy razem oglądać Friendsów. Ja wolałbym Joey'ego. No to Joey. Ja w pewnym sensie wychowałem. A, tą bluzę trochę... wybrałam na sobie dzisiaj, tylko jej nie widać, bo jestem w tym. A to nie była bluza, nawet to było płaszcz, ale mam ją dzisiaj. Właśnie mi przerwałaś. O matko. Co teraz?
Idziemy tak? Hello, hello. Tak, no tam idziemy. Nie, nie witaj się. Bo teraz, czekaj, nie hello, witaj jesteśmy się. W następnym dniu, nie witam się. Nie, no w sensie nie witaj się, bo jak ktoś ogląda film, to jakby tej osoby to niczego nie zmienia. W sensie zmienia, nie ale... witam się w takim razie. Dobra. Czy jakbyście mieli drugie dziecko, to byście woleli, żeby to była dziewczynka czy chłopiec? Ja mam, słuchajcie, dużą ochotę na synka. A ja mam taką fazę... Żeby też nie było, że jak się urodzi dziewczynka, to będę jakaś niezadowolona, wręcz przeciwnie. A ja mam taką fazę, że chciałbym, żeby to był chłopiec. Słuchajcie, Kutek. Co ty myślisz w ogóle o tych strajkach? Ale ty mnie pytasz serio? Tak. Ale na nagraniu, czy ty pytasz mnie, bo ja nie wiem, co ty robisz? Tak, po prostu zauważyłem taki napis tutaj z tyłu i stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby o to zapytać. Po tych strajków, no to jeszcze się dzisiaj wypowiemy, natomiast z pewnością nie jesteśmy za tym, żeby mazać po murach, mazać po kościołach, mazać po zabytkach. Temu się sprzeciwiamy. Nie rozumiemy, nie ogarniamy. Ja rozumiem, że ktoś jest zły, bo jak najbardziej no, mamy prawo do złości, ale do wyrażania w taki sposób nie. Ola? Tak. Znaczy tak czy nie? Ja zaraz się bo już zrobić ci to zdjęcie. Sati jest ze schroniska, czy jest kupiony? Sati... Ani tak, ani tak. Ani tak, ani tak. On jest po prostu od mojego brata ciotecznego. No i tyle. Okej. Okay. Od małego go mam. Czy będzie więcej konkursów? Tak. Cały czas. Czy dzisiaj dajemy jakiś konkurs? No, no wiem, musimy. Nie pamiętam. Co musimy? Co dajemy konkurs? No przecież teraz... No wiem co. Ale co, że... Co? Który? Do kubek. Kubek? No właśnie teraz właśnie kolekcja kubków. Zamówiliśmy kubki, które już produkują się, produkują będą się dostępne kubki. Będą dostępne w naszym sklepie. Będą dostępne w sklepie, więc ten, właśnie ten kubek, może tutaj jakieś zdjęcie wrzucę właśnie tego kubka, z naszym podpisem. Wyobraźcie sobie, że będzie taki podpis nieścieralny. Mamy nadzieję, że nieścieralny, bo to będzie taką farbą ceramiczną. Będziemy się podpisywać na każdym kubku. Więc taki kubek jest do wygrania. Co trzeba zrobić? Obserwować nas na Instagramie, w komentarzu napisać kubek. Zostawić łapkę w górę pod tym filmem. I zasubskrybować na YouTube, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I wszystko na Instagrama wysłać. Dokładnie, w screeny, w sensie, że dowody tego, co zrobiliście. Okej. Okay. Czy uważasz, że rodzenie w szpitalu prywatnym było ci potrzebne? Jak najbardziej uważam, że było mi potrzebne. W ogóle nie żałuję swojej decyzji, wręcz jestem bardzo z tego zadowolona. Nie powiem, że wszystko było idealnie, bo nie było, natomiast obawiam się, że mogłoby być mniej idealnie w szpitalu publicznym. Może by tak było, może by tak nie było, nigdy nie wiadomo. Nie żałuję, jestem zadowolona. Szczególnie w sytuacji, którą mamy teraz na świecie. Fajnie, że mogłam rodzić z Kamilem, że mogłam być z nim do końca, że mogliśmy mieć pokój rodzinny. I tego też życzę wszystkim kobietom, żeby tak można było rodzić. Niestety tak na razie nie jest. Nasze ulubione ciastko. Jakie miasto jest waszym ulubionym i czy byście tam zamieszkali? Naszym ulubionym miastem, jeżeli chodzi o Polskę, jest Warszawa, niezmiennie. A jeżeli chodzi o świat, czy masz jakieś takie ulubione miasto, w którym mogłabyś powiedzieć, że byłaś i chciałabyś w nim zamieszkać? W Barcelonie. Barcelona ma jeden problem, wiesz jaki? Za dużo turystów. No, za dużo turystów. Ale ogólnie jako miasto mi się podoba. Ja myślę, że też mogłeś chyba. Mogłeś już tak długo nie mówić na temat jednego pytania, chyba Barcelona. Bo zaczynam się nudzić. Bo Rzym jednak nie. Zaczynam się nudzić na twoim pytaniu. Za dużo brudu w Rzymie. W Barcelonie mówię, jest jeszcze bardziej słucha. Czysto. Nie. A Lizbona? Czy słyszysz, że ja do ciebie mówię, jestem do ciebie niemiła, a ty nawet tego następne nie pytanie. Chamie jeden. Czy myśleliście o wyjeździe z Polski na stałe za granicę? Pozdrawiam tak. Cię krótko. Pozdrawiamy Cię na tało. Myśleliśmy. Ale w związku z w ogóle zrezygnowaliśmy z tego. Chcieliśmy tak. Pojechać na chwilę, zobaczyć jak nam będzie. Znaczy na chwilę, no właśnie na chwilę. Znaczy mieliśmy różne plany. Tak, na dwa miesiące, na miesiąc, albo na dwa tygodnie, na trzy. W końcu nie jedziemy. Na razie nie, jednak. Ale może za jakiś czas, myślę, że na pewno pojedziemy. Znaczy na pewno. Raczej spróbujemy, no tylko wiadomo. No. Teraz to wiecie, nie wiadomo czy byśmy wrócili, czy by nam pozwolili i tak dalej, problemy same, więc dzidzią jeszcze bardziej, no na razie odpuszczamy to. Co w momencie, gdyby jednego z was zabrakło, czy myśleliście nad tym? No tak. Jak ja przeczytam to pytanie, bo ja już je czytam od pół minuty, jak gadasz i po prostu mi się chce tak płakać. Nie płacz. Bo płacz. Nie wiem dlaczego w wiecie, ogóle wybrałeś tak, myśleliśmy nad tym, no i cóż, no po prostu, no życie toczyłoby się dalej. Pewnie po jakimś czasie, no co, no nie wiem, no ja bym chciał na przykład, żeby Ola sobie znalazła jakiegoś fajnego partnera. Jakby nie chciała, żebyś ty sobie nie znalazł. Nie chcę, żeby Lajra miała nową mamę. A ja bym chciał, żeby miała właśnie fajnego tatę, drugiego, przyrodniego tatę. No tak, myśleliśmy o tym, że tak powiem, mamy pewien plan na tą ewentualność. Polecam ubezpieczenia na życie.
pracowałem kiedyś w ubezpieczeniach, więc wiecie. Idziemy dalej. O, to jest bardzo dobre. No miały być mocne pytania. Chcecie, żeby wasza córka uprawiała... więc ja odpowiem najpierw nie. Po prostu nie. Tak. W sensie, dlaczego nie? To jest moja córcia, ona nie będzie miała chłopaków, nie będzie żadnego... To nic nie będzie takiego po prostu. To jest moja córcia. Nie. Ale ma prawo do przyjemności w swoim życiu. Każdy ma prawo. Ale moja córka nie może. To są oczywiście żarty, kochani. No wiecie, ja to jestem taki, że tak to jest zawsze. Pół żarty, pół serio, no. Wykrywacz kłamstw, oczywiście jak będzie miała pierwszego chłopaka, od razu go na wykrywacz kłamstw biorę. No, więc zastanówcie się, jeżeli oglądacie to w momencie, kiedy ona ma 15 lat i chcecie z nią chodzić, zastanówcie się, bo wykrywacz kłamstw już czeka. Co was najbardziej denerwuje w sobie? Ty zacznij. Wiesz, najbardziej nie udawaj, mnie denerwuje. Że tak długo myślisz. Najbardziej mnie denerwuje w tobie marudzenie. I to jest na pierwszym miejscu, po prostu marudzenie, że ty jesteś taką. Ale ostatnio ja jestem w szoku. Naprawdę, to jest chyba najlepszy twój moment od momentu, kiedy my się znamy. Jaki moment, że nie marudzę? Ostatni czas, no, że nawet ty, ja coś tam sobie marudzę, a ty, no ale ten, i tak mówię, co, to jest Ola? Bo ty mówisz, ale popatrz na to, i mówi mi o pozytywach, wyobraźcie sobie, marudzenie. A najbardziej mnie w tobie denerwuje? No nic, Twoja ignorancja, ponieważ... To nie jest ignorancja, ja mam ADD robi, po prostu. Ale ty nie możesz tłumaczyć tego wszystkiego, ten. To jest tak, że idziemy sobie, słuchajcie, w galerii handlowej, i idziemy sobie tak bokiem. O nie! Ja zaakceptowałam to, co powiedzieć. Też bo ja mówię prawdę, a ty nie. Idziemy i Kamil idzie sobie środkiem. Nieprawda! I do tego nie można do niego nic powiedzieć. Bo ja zwiedzam, bo ja mam ADD i ja muszę patrzeć, ale ja rozglądam jest, się, tak głupio przed co tu jest. Wiesz, ile ja już rzeczy zauważyłem, jak my tutaj stoimy, po prostu już obejrzałem te wszystkie jest wystawy, wszystkie sklepy po prostu. Nie, to jest odcień, z którym my się pokłócimy w tym momencie. To nie jest żart. Bo już mnie tak denerwujesz. Co ty, z jakimś psem jestem? Tak. Dobra, następne. Next question takie, is... Właśnie to mnie denerwuje jeszcze w nim, że po prostu jest taki, no nie wiem... Taki ciężko się z nim kłócić. Narcystyczny jesteś, dupek taki. Jak się zdecydowaliśmy na dziecko? Normalnie powiedzieliśmy sobie, ej, dawaj zrobimy dziecko. Dziecko. Nie, no wiecie, to jest jakby decyzja, tak naprawdę nie była wcale taka od razu, to jest decyzja bardzo przemyślana. No. Wiedzieliśmy, że jesteśmy... Że to jest dobry moment dla nas, że to jest dobry moment, jeżeli chodzi o naszą relację. Tak. Jeżeli chodzi o nasze finanse, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przyszłości dla Didzi. Wszystko się dobrze po prostu zgrało i dlatego podjęliśmy taką decyzję. Tak. Proszę o anonimowość. Jak dostać akceptację od rodziny, będąc ze starszym facetem? No to jest bardzo proste. Nie, to nie jest bardzo proste. To jest właśnie bardzo trudne, ponieważ nie wiemy, w jakim jesteś wieku. Czy mieszkasz z rodzicami, czy jesteś z sobą niezależny? Pierwsza opcja, plus 18. No dobra. To ja ci odpowiem. Nigdy nie zabiegaj o akceptację innych w takiej sytuacji. Nawet rodziców. To jest twoja decyzja, tylko i wyłącznie twoja. Jeśli oni jakby nie zaakceptują, to trudno. To jest tak, jak ja, no nie, Lajra to, do mnie... To jest, Pyśku, trudna sytuacja, bo teraz jeżeli nie zaakceptują... No ale przepraszam. Jeżeli nie zaakceptują, to można na przykład stracić z nimi kontakt. No tak, ale to mówisz, to jest cena rodzice, tego wszystkiego. Ja was bardzo kocham, uwielbiam was i tak dalej. Chcę, żebyśmy cały czas byli szczęśliwi i żebyśmy spędzali razem czas i tak dalej. Natomiast to jest mój facet. Ja go kocham, to jest ja moja go decyzja. Kocham, ja z nim będę. Bez względu na to, jaka będzie wasza decyzja, to jak dokładnie wy będziecie się zachowywać, ja z nim będę. Po no prostu. Dokładnie. Tyle. Jak to możliwe, że Ola po ciąży jest taka szczupła? No i tutaj, słuchajcie, wchodzą w grę tak naprawdę dwie rzeczy. Chciałabym powiedzieć, że trzy, ale jeszcze można powiedzieć, że nie zaczęłam ćwiczyć tak na stałe. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że mam po prostu geny, po prostu mam taką predyspozycję, żeby być chuda. I pewnie to też ma znaczenie. No i druga rzecz, że po prostu zdrowo się odżywiam. Wcześniej tak nie było, teraz jest tak właściwie, no może nie w 100%, ale odżywiam się teraz bardzo dobrze. No tak, ale też zobacz, na przykład są takie rzeczy, że my bardzo często wychodzimy na spacery. Myślę, że to też ma znaczenie, że cały czas jakoś tam jesteśmy aktywni, gdzieś coś robimy, więc to... No. Tak mi się wydaje. No tak, to jest dobre pytanie, bo to jest tak. Czy uprawialiście jeśli tak, to gdzie? Gdzie my tego nie uprawialiśmy? Nie no, może. No więc słuchajcie, jakby to powiedzieć. Znaczy tak, kiedyś go uprawialiśmy, zasadziliśmy go bardzo, bardzo dużo i wyrósł taki po prostu, że po prostu później zebraliśmy plony i tutaj jest plon. Nie, no kochani, no co to za pytania. No, wiadomo, jakby, że tak. Jakby, wiecie, teraz taka lekcja, to gdzieś takiej biologii, jakby tam wiedzy o życiu czy w rodzinie. Żeby dziecko było, trzeba uprawiać seks. Zwracam jeszcze jedną rzecz.
dziecka nie było, nadal to było. Tak? Najbardziej nielubiony influencer. No na to pytanie w sumie nie chcemy odpowiadać, bo po co? W sensie nie lubimy mówić negatywnie. No tak, natomiast są osoby, których nie lubimy. Oczywiście, że tak. Ten, tamta, są osoby, których bardzo nie lubimy. O, ale jak? Czy Kamil nie czuje się za stary jak na ojca jednego dziecka, a jeszcze chce się mieć więcej dzieci? Nie czujesz się? Nie. Okej. Dzidzia. Bylibyście szczęśliwi? Bardzo. Jeśli całe życie mielibyście spędzić na małej, pięknej wyspie, ale bez internetu? Nie. Nie. Nie, musimy. To nie chodzi o internet, ale wiecie, mała wyspa, no coś nie, tam by się dało. Nie chodzi o internet. To nie chodzi o internet. Znaczy, bo pracujemy w sensie w tym, nie chodzi mi, że no nie jednak, mogę... jednak wiecie, tak? Ja uważam, że życie, przynajmniej moje tak wygląda, że ja po prostu bardzo lubię kontakt z ludźmi. Miałem takie okresy w życiu, że tego kontaktu z jakimiś tam innymi osobami było mniej, z mojego własnego wyboru, a jednak bardzo lubię po prostu. Bardzo lubię relacje międzyludzkie. Kim chcieliście być w dzieciństwie? Praca. Ja miałem różne takie pomysły. Bardzo na przykład chciałem być aktorem. Ja chciałam być piosenkarką przez pewien czas chciałam być modelką. I też potem, już nie w dzieciństwie, chciałam też pracować w biurze. Czemu mamy tak blisko telefon? Nie jest blisko. Co myślicie o i o protestach? Więc jeśli chodzi o protesty, to jest taki skomplikowany temat. Oczywiście od razu zaznaczymy, że jesteśmy przeciwko ustawie, która została wprowadzona przez Trybunał Konstytucyjny. Natomiast jeśli chodzi o same protesty, a właściwie zmianie, dokładnie, złe tak. rzeczy, które się na nich dzieją, czyli jakiś tam wandalizm, co mówiliśmy tam wcześniej, to jest dramat. Niszczenie kościołów to jest dramat. I to już nie chodzi o to, czy my jesteśmy wierzący, czy nie jesteśmy wierzący, za którym jesteśmy partią, bo tak naprawdę nie jesteśmy za żadną. To nie o to chodzi, po prostu nie można czegoś niszczyć, nie wiem, czy to jest kościół, czy to jest blok, czy to jest drugi człowiek i tak dalej. To jest masakra. Decyzja natomiast... Trybunału, bardzo nam się nie podoba, że jesteśmy przeciwni. Natomiast... Możesz się zadać od siebie. No tak, ja tutaj lubię akurat rozmawiać na takie tematy, chociaż my się rzadko na te tematy wypowiadamy. Natomiast protesty, czasami jest to jedyna możliwość nacisku na władzę, bo gdyby nie było tych protestów, to nic, to niech sobie przejdzie i tak dalej, niech no tam, niech będzie tak jak my zdecydowaliśmy i tyle. Więc tak, protesty pokojowe, nawet niech będzie dużo ludzi. Druga rzecz, że wiecie, no jest sytuacja związana no, z tym no, COV. I to też jest takie, no nie wiadomo jak to wpłynie tak naprawdę na przyszłość tych wszystkich osób, które uczestniczą w tym. No jest takich dużo po prostu jakby niewiadomych, natomiast jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby protestować. Natomiast, tak jak pokojowo. Natomiast na te protesty nie poszliśmy ze względu między innymi na to, że właśnie jest taka sytuacja na świecie, jaka jest. To jest jedna rzecz dlatego, a drugie, bo mamy taką małą dzidzię fajną, no nie? Po prostu to jest nasza decyzja i nie poszliśmy i uważamy, że to jest okej, szczególnie w tej sytuacji. Pamiętajcie o konkursie, wbijajcie na Instagrama. Dzięki za to. Za tego, Boże, za to Q&A. Ciao. Monika, wybacz mu.